Znajdujemy się na plantacji buraka cukrowego pana Witolda Ferenca w miejscowości Sachyń Kolonia. To jest gmina Wrobkowice, powiat chrubiszowski. Od wielu lat prowadzimy tu różne doświadczenia z burakiem cukrowym. Od 2016 roku mamy problem z nowym szkodnikiem, który się nazywa szary komośnik. W tym roku wystawiliśmy pułapki feromonowe, żeby nie przegapić momentu pojawienia się szkodnika. Tu mamy pułapkę feromonową na szarka. Co kilka tygodni wkład musi być uzupełniany. Będziemy obserwować, jak występuje tutaj, jak zmienia się liczebność tego szkodnika, co pozwala nam na bieżąco obserwować występowanie szkodnika, tym samym nie przegapić momentu wykonania zabiegu. Jedna doba opóźnienia wykonania zabiegu może mieć bardzo negatywne skutki dla wschodów buraka, dlatego że ten szkodnik jest w stanie w ciągu jednej nocy przy dużym wystąpieniu doprowadzić do znacznych ubytków roślin. Pułapka znajduje się przy miedzy, dlatego że za miedzą na polu innego rolnika w poprzednim roku występował burak cikłowy. W związku z tym podejrzewamy, że być może tutaj wystąpił ten szkodnik. Dlatego pułapki umieszczamy od tych stron, z których spodziewamy się zwiększonego zagrożenia wystąpienia szkodnika. Natomiast z innych kierunków tutaj nie było buraków cukrowych. W związku z tym zakładamy, że tam takie niebezpieczeństwo nie występuje. Ale oczywiście plantacja jest monitorowana na bieżąco, bo tutaj nie możemy sobie pozwolić na żadne błędy. W ostatnich dniach na szczęście nie obserwujemy nowych pojawów. Na początku zeszłego tygodnia, jednego dnia stwierdziliśmy obecność dwóch szkodników, drugiego dnia pięciu szkodników. Został wykonany zabieg. Tutaj chciałem pochwalić Krajową Spółkę Cukrową za wsparcie plantatorów w rejonach właśnie narażonych na występowanie szarka komośnika. Po wykonaniu takiego zabiegu nie obserwujemy nowych szkodników. Z przeszłości wiemy, że opóźnienia wykonywania takich zabiegów mają bardzo drastyczne następstwa. Często dochodziło do zniszczenia znacznej części plantacji. Tutaj w tej chwili nie mamy innych skutecznych metod zwalczania szkodnika poza natychmiastowym wykonaniem zabiegu insektycydowego. Wśród naukowców są rozbieżności dotyczące poreżerowania szkodnika i wykonania zabiegu. Z naszych obserwacji wynika już w ciągu tych kilku lat, że szkodnik żeruje jednak nocą i zabieg, aby był najbardziej skuteczny, powinien być również wykonany nocą, a nie w ciągu dnia. Codziennie rano pułapki są monitorowane. Gdyby pojawiły się nowe osobniki, to wykonujemy zabieg. Oczywiście pamiętając o tym, że dany preparat możemy zastosować dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Czy żeby tutaj też nie doprowadzać do powstawania odporności. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, na razie nie widzimy konieczności wykonania kolejnych zabiegów, ale jesteśmy czujni, codziennie pułapki są monitorowane, kontrolowane.